Wyobraźmy sobie, że mamy nieskończenie długą linę z równomiernie rozłożonym ładunkiem. Przez lambda oznaczmy sobie gęstość liniową ładunku. Gęstość liniową ładunku to jest stosunek ilości ładunku do długości. No i teraz tutaj, na tej nieskończenie długiej linii, zaznaczyłem kawałek o długości duże L. No i teraz my wiemy, że ładunek, który zgromadzony jest tutaj na tym zaznaczonym kawałku, to jest po prostu lambda razy L. Lambda to jest gęstość liniowa ładunku, a L to jest długość tutaj zaznaczonego kawałka. I na tym kawałku ładunek to jest właśnie duże Q. No i teraz celem tego wykładu jest wyliczenie natężenia pola elektrycznego wokół tego przewodnika. Korzystając z tego samego argumentu, z którego korzystaliśmy we wcześniejszych wykładach, wiemy, że natężenie pola elektrycznego musi być prostopadłe do liny. To znaczy, wektor E nie może być przechylony ani w prawo, ani w lewo, no bo tutaj w tej sytuacji prawo i lewo jest tak samo uprawnione, prawda? Czyli jeśli jest wektor E, to on musi być prostopadły do tej liny. No dobrze, no to zaznaczmy sobie wektory E w kilku miejscach. No, na przykład tutaj mamy wektor E, tutaj mamy wektor E. Z drugiej strony to musi wyglądać tak. No i tutaj, o, na przykład, tutaj wektor E może na przykład wyglądać tak. To, co jest ważne, że te wektory E, proszę Państwa, one muszą być prostopadłe do liny i to do tej liny i to wynika z symetrii. Teraz będziemy chcieli tutaj skorzystać z prawa Gaussa. Policzymy strumień przez tą czerwoną powierzchnię, którą tutaj narysowałem, a więc musimy sobie też narysować wektory powierzchni. No i tutaj sprawa jest prosta. Na przykład w tym miejscu wektor powierzchni jest tak, prawda? Jest to wektor zawsze prostopadły do powierzchni w tym punkcie. Tutaj wektor powierzchni wygląda tak. Tutaj oczywiście w drugą stronę. No i tutaj to wygląda tak. No to jesteśmy gotowi, żeby teraz wykorzystać prawo Gaussa. No to liczymy teraz strumień pola elektrycznego przez tą powierzchnię Gaussa, którą tutaj narysowałem, przez tą czerwoną powierzchnię, czyli ten nasz czerwony cylinder. Znowu, to jest taka powierzchnia, którą sobie wyobrażamy i ona nam posłuży do wyliczenia strumienia przez tą powierzchnię. No to tak, z definicji strumień to jest całka iloczyn skalarny z wektorem powierzchni. No i możemy rozbić teraz tą zamkniętą powierzchnię, tą naszą zamkniętą czerwoną powierzchnię na składowe. Mamy tak, całka z E iloczyn skalarny ds i tutaj mamy, proszę Państwa, ta lewa podstawa. Podstawa. Dodać całka z E ds. Tutaj całkujemy po prawej podstawie. Podstawa. I dodać całka E iloczyn ds. I tutaj mamy tą podłużną ściankę. Podłużna ściana. No dobrze, to policzmy sobie każdą składową osobno. Czyli najpierw liczymy tą całkę. Proszę zobaczyć, teraz patrzymy na tą lewą podstawę. Widzimy, że ta całka jest 0 i to natychmiast z tego wynika, ponieważ wektor E jest prostopadły do wektora ds. Ja mówię, proszę Państwa, o tej lewej podstawie, prawda? Dokładnie to samo mamy dla tej prawej podstawy, bo proszę zobaczyć, że tam wektor E też jest prostopadły do ds, czyli tutaj mamy też 0, ponieważ wektor E jest prostopadły do ds. Na końcu policzmy sobie tą podłużną ściankę i tutaj proszę zobaczyć, że wektor ds jest równoległy do wektora E. Czyli to, co mamy pod całką, możemy sobie zapisać natychmiast jako E razy ds. Teraz E jest stałe, prawda? Na tej podłużnej ściance E jest stałe. No bo to jest w tej samej odległości A od tej liny. Czyli teraz E możemy sobie wyciągnąć przed całkę i możemy sobie wycałkować po powierzchni. A jakie jest pole powierzchni tej podłużnej, proszę Państwa, ścianki tego cylindra? No to to jest po prostu E. I teraz całkujemy po tej całej podłużnej powierzchni, a to jest tak, to jest 2pi A, to jest obwód okręgu razy długość, razy L. Czyli to jest dokładnie pole tej podłużnej ścianki. No to możemy napisać, że strumień pola E ds. Tutaj, proszę Państwa, dla pewności, może zaznaczę tutaj na zielono. Lewa podstawa to mam na myśli tą część. Prawa podstawa to mam na myśli tą część. A podłużna ścianka to jest oczywiście ta cała tutaj podłużna
ścianka. No dobrze, czyli widzimy, że ten strumień to się równa dokładnie E razy 2 pi razy A razy L. I teraz my wiemy z prawa Gaussa, że to musi być równe ładunkowi wewnątrz tej powierzchni Gaussa, czyli Q podzielone nad epsilon 0. A my wiemy, że Q to jest, o, z tego wzoru, że to jest dokładnie lambda razy L podzielone przez epsilon 0. Prawda? To jest bezpośrednie wykorzystanie prawa Gaussa. Czyli możemy sobie zapisać, że E, jeszcze raz przepiszmy sobie 2 razy pi razy A razy L, równa się lambda razy L podzielone przez epsilon 0. L nam się skraca, czyli informacja o długości tego kawałka liny, które sobie tutaj wybraliśmy, nam się skraca i dostajemy, że E równa się lambda podzielone przez 2 pi razy A razy epsilon. Może tak sobie zapiszmy na odwrót. 2 pi razy epsilon 0 razy A. I zaznaczmy sobie ten wzór. Czyli to jest, proszę Państwa, wzór na moduł natężenia pola elektrycznego w odległości A od tej liny. A jest tutaj zaznaczone, prawda? Czyli to zależy 1 nad A. Teraz możemy wykorzystać sobie fakt, że K równa się 1 nad 4 pi epsilon 0. K pojawia się bezpośrednio w prawie Coulomba i możemy przepisać sobie ten wzór, że E równa się, prawda, tutaj mamy 1 nad 2 pi epsilon 0, czyli możemy podzielić przez 2, pomnożyć przez 2 i dostaniemy, że to będzie 2 K razy lambda podzielone przez A. Zaznaczmy sobie ten wzór. To jest inna postać tego wzoru. U góry piszemy za pomocą epsilon 0, na dole piszemy za pomocą K. Czyli proszę Państwa, co widzimy? Widzimy, że pole elektryczne zachowuje się jak 1 nad A, czyli jak 1 nad odległość od tej liny. Dobrze, teraz pod koniec spróbujmy sobie podsumować, co wiemy o polach elektrycznych od różnych obiektów. Co wiemy o polach elektrycznych od różnych obiektów? Teraz tak, wiemy, że jak mamy ładunek Q, ładunek punktowy Q i patrzymy na pole elektryczne w odległości R, no to wiemy, że te pole zachowuje się jak 1 nad R do kwadratu. Prawda? To wiemy. Z tego wykładu wiemy, że jeśli mamy linę i patrzymy na jakiś punkt, który znajduje się R od tej liny, ja tutaj w tym wykładzie R oznaczałem jako A, ale oznaczmy sobie tutaj przez R, to widzimy z tego, w tym wykładzie pokazałem, że E zachowuje się jak 1 nad R, prawda? U góry mamy 1 nad A, tutaj mamy 1 nad R. A dwa wykłady temu pokazałem, że jeśli mamy nieskończoną powierzchnię, i patrzymy też w odległości R od tej powierzchni, to E się równa konstant, nie zależy od R. I to by było tyle. Dziękuję.